Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dzień dobry, panie ministrze, w chłodnym, klimatyzowanym studiu w Warszawie. Panie ministrze, przyłączy się pan do wicepremiera Gowina, który od chyba tygodnia w wielu wywiadach mówi, że potrzebna jest pilna korekta ustawy o IPN. No myślę, że tak, trzeba zgodzić się z tą opinią. Pan premier Jarosław Gowin spotyka się z politykami w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu i zdaje sobie sprawę z tego, że ta decyzja jest potrzebna, żebyśmy tutaj określili nasze stanowisko, bo jest ciągle pewna nieufność, zaniepokojenie tą sytuacją. A pan w swoich rozmowach z politykami zagranicy, choćby wczoraj w Warszawie była ta grupa bukareszteńska, ktoś o tym mówił? Pan nie, też się spotyka z takimi opiniami, że trzeba tę ustawę szybko znowelizować? Nie, to nie jest temat rozmów w grupie tutaj państw z regionu, natomiast w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem przede wszystkim jest to problem i tutaj należy zgodzić się, że należy tutaj decyzję pewno podjąć i pan premier Gowin ma tutaj dobre rozeznanie. Też mocno na ten temat mówi, bo w jednym z wywiadów powiedział, ta ustawa nie realizuje polskiego interesu narodowego w sposób skuteczny. To są mocne słowa, biorąc pod uwagę, że mówi to wicepremier rządu. No ja myślę, że on też chce zwrócić uwagę na ten aspekt jego wypowiedzi, których mówi, że intencje są dobre, natomiast odbiór, interpretacja tej ustawy jest zła, bo oczywiście chodzi tutaj o zachowanie prawdy historycznej o wydarzeniach z II wojny światowej, działaniach w stosunku do Żydów. Natomiast niektórzy to interpretują jako chęć właśnie uniemożliwienia tej dyskusji, więc trzeba zrobić gest i to zresztą się dzieje. No przecież prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. A no właśnie. Co zrobić, panie ministrze, bo ta ustawa w Trybunale jest już ponad trzeci miesiąc. To dość długo, biorąc pod uwagę, że każdego dnia tracimy po prostu realnie. Wizerunek Polski traci to po pierwsze, po drugie realnie tracimy. Znów wrócę do wicepremiera Gowina, który mówił, że obecność stała wojsk amerykańskich w Polsce jest uzależniona właśnie od tego, czy ta ustawa będzie zmieniona, czy nie. No tak bezpośrednio nie jest, bowiem to są rozmowy, które się toczą w innych gronach. Tutaj wojskowi są zaangażowani, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba się zgodzić, że ona wpływa na klimat rozmów. Pan premier Gowin sugeruje tutaj być może też działania jeszcze w innym trybie. Przecież Sejm jest suwerenny, może dokonać korekty tej ustawy, więc zobaczymy, jakie będą decyzje. Nie czekając na wyrok Trybunału? No, jest to możliwe. Natomiast i tak rozumiem wypowiedzi premiera Gowina. Natomiast tutaj oczywiście parlament jest suwerenny, są prowadzone pewnie jakieś dyskusje, no ale Trybunał jak najbardziej będzie musiał wydać tutaj orzeczenie, jeżeli ta droga będzie tutaj kontynuowana. Może trzeba się spotkać z panią prezes, poprosić, żeby przyspieszyć tryb? Trybunał jest suwerenny i tutaj trudno, żeby władza wykonawcza naciskała, czy też sugerowała rozwiązania. Pani prezes się wypowiadała, że są spotkania. Trybunał się przygotowuje, analizuje sprawę w różnych aspektach. Jak pan patrzy na przyszłość kontaktów polsko-amerykańskich, choćby w kontekście wypowiedzi pani Mosbacher, która ma być niebawem panią ambasador amerykańską w Warszawie, która mówi, że właśnie ustawa o IPN sprawiła, że w naszej części Europy znów odżył antysemityzm? No, główna część wypowiedzi podczas przesłuchania komisji, ona była pozytywna o Polsce. Pani ambasador doceniła znaczenie Polski i jej pozytywny, tak powiem, wymiar historyczny. Natomiast to była nieszczęśliwa wypowiedź. Myślę, że to był skrót myślowy i też to mogło wynikać ze niezbyt jeszcze pełnej wiedzy dotyczącej sytuacji, która ma miejsce w Polsce, czyli sytuacji wewnętrznej w Polsce. No na pewno to jest nieuprawnione twierdzenie. Czy nie ma wiedzy na ten temat? Jako przyszły pani ambasador to trochę dyskwalifikuje. Czy robi to celowo? Mi się wydaje, że odbiór prasy amerykańskiej i komentarzy po ustawie IPN-ie może sugerować przy pewnych skrótach myślowych, że tutaj właśnie ta dyskusja się rozpoczęła. Natomiast ja chcę powiedzieć wyraźnie, na pewno nie można łączyć ustawy o IPN-ie ze wzrostem antysemityzmu, bo czegoś takiego nie ma w Polsce. Natomiast raczej ustawa amerykańska, Just Act, która chce uprzywilejować grupę obywateli polskich, w tym wypadku żydowskiego pochodzenia, ponad innych Polaków, może spowodować wzrost niechęci właśnie do takiego nierównego traktowania, więc ja bym to odwrócił. To raczej działania amerykańskie sprzyjają wzrostowi, nie chcę używać słowa antysemityzm, bo tutaj nie chodzi o nienawiść rasową, ale właśnie o takiego protestu przeciwko nierówności. Panie ministrze, może sprawę wyjaśniłaby, załatwiła wizyta na szczycie. Planowana jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu i bezpośrednie rozmowy z Donaldem Trumpem? Niedawno sam złożyłem wizytę, rozmawiałem z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo i potwierdziliśmy, że wizyta prezydenta jest przewidziana w tym roku, do niej dojdzie. Nic nie wskazuje na to, żeby miało do niej nie dojść. Jest kwestia ustalenia kalendarza, ale jestem tutaj optymistą. W tym roku, czyli? W
w tym roku mi się wydaje, że może to nastąpić zaraz po wakacjach. Panie ministrze, Franz Timmermans w Warszawie w najbliższych dniach, to prawdziwa informacja czy nie? Są prowadzone rozmowy, chętnie spotkam się z Franzem Timmermansem jako jego partner, ale tutaj byłyby ważniejsze rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, który ma jakby możliwości zajęcia stanowiska odnośnie do reform sądowych, bo to przecież nie jest kwestia ministra spraw zagranicznych, ewentualnych modyfikacji dalszych, tylko premiera i parlamentu. No to co usłyszy, jeśli przyjedzie do Warszawy Franz Timmermans od polskiego rządu, bo to jest ten członek Komisji Europejskiej ważny, który ma wciąż zastrzeżenia do tych reform sądowych, do tych ustaw, które według niego są wciąż niezgodne. No mi się wydaje, że też my byśmy chcieli usłyszeć, jakie są konkretnie te propozycje, możliwości działania, bo na tym etapie trudno przeprowadzić jakieś radykalne, szybkie zmiany, żeby w przeciągu tygodnia zmienić znowuż prawo i czy w ogóle jest to zasadne. Myślę, że ta rozmowa powinna dotyczyć takiego szerszego spojrzenia na te zmiany i jakiejś propozycji dalszego działania, bo nie sądzę, żeby Polska chciała destabilizować system prawny, co ciągle się nam zarzuca poprzez instytucje skargi nadzwyczajnej. Tu należałoby spojrzeć z pewnej perspektywy, ocenić funkcjonowanie tego prawa. To samo dotyczy sędziów Sądu Najwyższego. No, prawo funkcjonuje, część z nich wybrała jednak przejście w stan spoczynku i to trzeba też uszanować. Część zawnioskowała ewentualne dalsze orzekanie. Tutaj ma kompetencje prezydent i Krajowa Rada Sądownictwa. Ale spytam krótko, gotowi jesteśmy na dalsze ustępstwa czy nie? Ja bym tego tak nie określił, bo tutaj też nie chodzi w kategoriach ustępstw. Trzeba rozmawiać. Wydaje mi się, że najpierw, i to myślę, że premier by pewnie będzie robił, pokazywał, że to nie jest takie proste i nie, w każdym razie nie tak szybko. Natomiast w pewnej perspektywie to może być też ważne dla Polski, żeby dokonać jakiejś analizy funkcjonowania tego systemu. Zawsze korekty są możliwe, to jesteśmy otwarci. Natomiast nie ma uzasadnienia dla twierdzenia, że ten system łamie zasady praworządności w Polsce. To jest jakby podstawą. Ale myślę, że ta rozmowa jest potrzebna. Panie premierze, panie ministrze, potrzebne jest też na pewno wsparcie polskich starań o to, żeby ten unijny nowy budżet był jak najlepszy dla nas. Zaczęły się negocjacje, one na pewno będą trudne. Czy Donald Tusk, zdanie pana, będzie wspierał tutaj Polskę, żeby tych pieniędzy dla nas w przyszłym budżecie, w przyszłej perspektywie było jak najwięcej? No myślę, że tak. Tutaj nie mam wątpliwości. Jednak ale myśli pan, czy jest pan pewien? No wydaje mi się, że tak, bo to przecież jest w interesie Polski. Nie wiadomo, jakie będą rządy w czasie obowiązywania przyszłej perspektywy. To jest na 7 lat. Także wydaje mi się, że tutaj interes Polski jest wspólny i wszystkie partie będą bronić tego, aby ten budżet był sprawiedliwy, a zarazem korzystny dla Polski. No partie, tylko że były premier jest tutaj jakby poza partią, tak? Jest bardzo ważną osobą w Unii. Czy spytam, czy rząd w ogóle rozmawiał z nim na przykład na ten temat, żeby bardzo mocno nas wspierał w tych wszystkich rozgrywkach? To jest kwestia Komisji Europejskiej. Tam są decyzje podejmowane, są komisarz Oettinger odgrywa ważną rolę, który formułuje. Pan premier Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej, która się zajmuje trochę innymi sprawami, ale oczywiście rozmowy mają miejsce, bowiem gdy prowadzi Radę, premier Mateusz Morawiecki uczestniczy i tam te kontakty są w sposób naturalny, choćby przez to, że prowadzi te spotkanie. A ma pan wrażenie, że Donald Tusk wystarczająco dobrze wspiera polskie sprawy, czy za mało? No, jak powiedziałem, w ramach tych kompetencji tutaj trudno zarzucić cokolwiek. Minister Jacek Czaputowicz, dziękujemy słuchaczom w radiu i przenosimy się do internetu na rmf24.pl i interia.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję państwu. Panie ministrze, G7 wczoraj wieczorem rozpoczęło, po południu naszego czasu rozpoczęło się spotkanie. Wisi wojna celna w powietrzu. Jak pan myśli, czy my jako Polska w tym całym sporze, tak można powiedzieć, między Europą a Ameryką będziemy zmuszeni do takiego wyboru między tatą a mamą? Poświęcimy stosunki takie nasze kluczowe ze Stanami na rzecz tego, że jesteśmy w Unii? Taki wybór zawsze jest niekorzystny dla dziecka i myślę, że tutaj będziemy się starali unikać tego wyboru i być i w dobrych stosunkach. Przede wszystkim jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i w ramach mechanizmów funkcjonujących w ramach właśnie Unii Europejskiej będziemy tutaj popierać politykę. Mamy ograniczone możliwości w działaniach dotyczących gospodarki, bowiem Unia Europejska ma kompetencje odnośnie do podejmowania decyzji dotyczących na przykład sankcji, więc będziemy
razem z Unią Europejską. Natomiast już będąc w ramach Unii Europejskiej, zawsze będziemy prezentować takie stanowisko, które ma na celu złagodzenie napięć w stosunkach transatlantyckich, bowiem to rzutuje na poczucie naszego bezpieczeństwa, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. I w tym sensie jesteśmy krajem właśnie proatlantyckim i jesteśmy tak też postrzegani. A co nam się bardziej opłaca? Być bardziej tutaj po stronie europejskiej, bo wielu krajom europejskim nie opłaca się ta wojna celna. My chyba nie mamy aż tak wielkich interesów tutaj. Czy poświęcić właśnie te stosunki z Ameryką, które są bardzo kluczowe, choćby z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa? Nie możemy poświęcić stosunków z Ameryką, dlatego nam się opłaca, że tak powiem, w tym ujęciu nie tyle gospodarczym, a geopolitycznym, bezpieczeństwa, czyli tym ważniejszym, żeby Unia Europejska dogadywała się, mówiąc kolokwialnie, ze Stanami Zjednoczonymi i poszukiwała wspólnego rozwiązania. I to będzie celem naszej polityki w następnych miesiącach. Pojawił się też wczoraj właśnie na szczycie w Kanadzie znów głos bardzo mocny Donalda Trumpa, mówiąc o tym, że Rosja powinna przystąpić do tej grupy najbardziej wpływowych państw świata, czyli G8 w tym momencie. Amerykę bardzo wyraźnie poparły Włochy. Jak pan myśli, to jest realne czy nie? No tutaj trwają różne dyskusje geopolityczne, bo oczywiście z perspektywy Stanów Zjednoczonych trzeba ten ład gospodarczy jakoś i ten ład światowy zorganizować. Stany Zjednoczone są zaangażowane teraz w rozmowy przeciwko Iranowi, że tak powiem. Chodzi o obłożenie sankcjami. Ale spójrzmy na to z tej perspektywy. Przecież kanclerz Merkel była niedawno w Soczi, chce budować Nord Stream 2, inne państwa, tak jak Włochy, czy Węgry tutaj, czy Austria. Przecież niedawno Władimir Putin złożył wizytę w Wiedniu i tutaj Austria wspiera w pewnym sensie aspiracje rosyjskie. Czyli tutaj Stany Zjednoczone chcą się postawić w takiej sytuacji oproszy. One też tutaj nie dadzą się jakby izolować, nie dadzą się postawić w takiej sytuacji, że ktoś będzie pośrednikiem między nimi a Rosją. Dlatego oceniam to jako taką wypowiedź mającą na celu podkreślenie globalnej roli Stanów Zjednoczonych. Panie ministrze, przed nami kolejne istotne bardzo spotkanie na szczycie. Trump, Kim, jak pan myśli, będzie coś z tego, jakie pan ma nadzieje, jeśli chodzi o to spotkanie i przyszłość Półwyspu Koreańskiego? Dobrze byłoby, żeby zawarte zostało porozumienie. Stany Zjednoczone podjęły tutaj próbę skłonienia przywódcy Korei Północnej do jakby prowadzenia mniej agresywnej polityki i jakby pogodzenia się z sytuacją, realiami geopolitycznymi, obiecując za to pewne wsparcie dla społeczeństwa. I myślę, że trzeba z nadzieją patrzeć na te rozmowy, bowiem te zagrożenie związane z posiadaniem broni nuklearnej i środków przenoszenia przez Koreę Północną jest dość realne dla państw tamtego regionu, więc trzeba trzymać kciuki. Spytam jeszcze inaczej, dojdzie do tego spotkania, bo już wiele było zakrętów po drodze. Mam nadzieję, że dojdzie. No trudno powiedzieć, nie znamy wszystkich uwarunkowań, no jest to na takim etapie w Singapurze, jest ustalony termin. Mam nadzieję, że to byłoby korzystne dla obu stron, więc liczę na to, że dojdzie. Liczy pan na to, że rzeczywiście dożyjemy takiego momentu w dziejach czasowych, że ten geopolityczna układanka będzie wyglądała w ten sposób, że ten Półwysep Koreański będzie faktycznie jednym organizmem, jednym krajem, jednym państwem? Czy to jest nierealne? No w jakiejś dalszej perspektywie myślę, że jest to realne, tak jak nikt nie spodziewał się lat temu 40, że dojdzie do zjednoczenia Niemiec. Tak teraz można mówić, że być może to zjednoczenie Korei byłoby możliwe, gdyby oczywiście ta polityka wewnętrzna w Korei Północnej się zmieniła na bardziej przyjacielską. Trzeba mieć nadzieję, bowiem Koreańczykom się też należy życie w takim demokratycznym państwie jednym, skoro oni się postrzegają jako jeden naród, tak jest, więc trzeba... Pytanie, czy to jest w interesie Chin? Oczywiście są różne geopolityczne tutaj uwarunkowania. No, interesy interesem. My podkreślamy wagę suwerennego wyrażenia woli przez naród i to powinno decydować w prawie międzynarodowym. Dotyczy to Korei, dotyczy to też Ukrainy, prawda? Widzimy, że oczywiście mocarstwa oddziałują zgodnie ze swoim interesem, natomiast no, ten świat chcemy, żeby był lepszy, oparty na prawie międzynarodowym i to te narody decydują,
jaki ustrój, jakie sojusze mają zawierać. To jest nasze przesłanie polityki zagranicznej. Dotyczy to na przykład członkostwa NATO, Ukrainy czy Gruzji. Uważamy, że skoro Gruzja wybrała taką drogę rozwoju, należy to uszanować. Oczywiście interesy geopolityczne w tym wypadku Rosji są inne i nie jest to takie proste. Wrócę jeszcze na koniec do spraw europejskich, panie ministrze. Przed nami za rok wybory do Europarlamentu. Myśli pan, że byłoby to wskazane, żeby po tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość przyłączyło się do IPP, czyli tej największej partii w Europarlamencie, do której choćby należy Platforma, ale także i partia Viktora Orbana? Trudno mi ocenić. Zależy od tego, jaki będzie układ sił. Są argumenty za i przeciw. To jest to decyzja partii. Myślę, że ta opcja może być brana pod uwagę. Są takie opinie, że wtedy mielibyśmy większy wpływ, po prostu realnie większy wpływ na politykę europejską i więcej do powiedzenia, tak jak jest to w przypadku właśnie partii Orbana i samego premiera. Jest to dobry argument, no ale chcę zwrócić uwagę na pewne uwarunkowania. Tam są już pewne partie polskie. Platforma Obywatelska, PSL. Zasada jest taka, że te, które są, muszą wyrazić zgodę. W związku z tym, co ja nie chcę sugerować, że tej zgody by nie było. Natomiast dużo zależy od wyniku wyborów. Jeżeli PiS potwierdzi swoje bardzo decydujące poparcie społeczeństwa polskiego i wygra zdecydowanie, wówczas będzie atrakcyjnym partnerem dla innych partii będących w ramach IPP. Tak, myślę sobie, może wtedy Polsce łatwiej byłoby zakończyć spór z komisją dotyczący właśnie ustaw sądowych i praworządności. Myślę, że do tego czasu te ustawy się, mam taką nadzieję, ten spór się zakończy. Natomiast oczywiście będąc tam, możliwości oddziaływania są większe. Chociaż z drugiej strony to są pewne argumenty na pozostawaniu właśnie w innych uwarunkowaniach czy też konstelacjach politycznych, bo Orban i Fidesz jest w tej partii, jednak ciągle jest krytykowany. Możemy mówić, że nie jest procedura artykułu 7 stosowana przeciwko Węgrom. Są takie głosy, no więc to też nie chroni przed atakami, jeżeli ta polityka odbiega od tej polityki głównego nurtu w sposób zdecydowany. I jeszcze spytam o wizytę Fransa Timmermansa w Polsce. Nie wiem, czy zgodzi się pan z opinią redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, który w jakimś komentarzu powiedział, napisał, że Frans Timmermans reprezentuje wartości, a Jean-Claude Juncker, który chyba wyraźnie chce zakończyć ten spór, jest politycznym cynikiem. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten spór, że on występuje. Innymi słowy, prowadzona jest procedura przeciwko Polsce, ale tam nie ma jednomyślności. To jest ważna, dobra informacja dla nas. Nie jest tak, że cała Unia Europejska czy cała Komisja Europejska uważa, że ma rację. Że ma rację właśnie Frans Timmermans. Ja bym tego tak nie określił, bo ja uważam, że my po prostu też bronimy wartości. Mamy prawo do reformy i tutaj Jean-Claude Juncker bierze pod uwagę nasze argumenty, że tutaj nie ma żadnego łamania zasad prawa, że każde państwo ma prawo do reformowania tego systemu, a te reformy, które my wprowadzamy, one już były wprowadzone wcześniej i te rozwiązania istnieją w innych państwach Unii Europejskiej, czyli on tutaj z tej perspektywy protestuje przeciwko stosowaniu podwójnych standardów, więc ja się z tą interpretacją nie zgadzam. Różnie na to można spojrzeć. A jak pan patrzy na byłego ministra finansów Wincenta Rostowskiego, który na Twitterze napisał: brawo Frans Timmermans, jesteśmy z tobą, dziękuję, że bronisz Polski. No to broni pan minister Rostowski tu w tym wypadku tożsamia interes Polski z interesem swojej formacji. No to można zrozumieć, politycy tak się zachowują. Jest to korzystne dla opozycji. No to jest część problemu, a nie rozwiązanie problemu. Jest to unaocznienie faktu, że działania Fransa Timmermansa są tutaj korzystne dla opozycji, która chce jakby tutaj zakwestionowania legalności tej władzy. No to widać wyraźnie. To już ostatnie pytanie dotyczące pana obiektu, tak można chyba powiedzieć, i pana struktur w ministerstwie. Prawa strona, że tak powiem, ta najbardziej prawa, zarzuca panu niewyczyszczenie resortu z tych dawnych komunistycznych złogów. Wyczyścił pan już swój resort, czy nie? No tutaj ja bym nie używał tego języka. Myślę, że to, co ja zrobiłem na samym początku, odwołałem kilkunastu ambasadorów. Teraz mamy na 100 ambasadorów 92 nowych, to znaczy wybranych przez władze po wyborach. 8 osób, które zostały na tych stanowiskach, jeszcze to są profesjonalni dyplomaci apolityczni. Wymieniliśmy wszystkich dyrektorów tej części MSZ-owskiej. Oczywiście jest pewne pytanie,
osoby pracują, które pracowały przez cały czas. 5% zdaje się z pracowników, które rozpoczęły pracę przed 90 rokiem. One są, no ale to są pewne konsekwencje systemu prawa. No nie można tak po prostu zwolnić osoby w Polsce, dlatego, że powiedzmy poglądy polityczne są inne. No jest tu pewna ochrona, więc oczywiście prowadzimy dalsze rozmowy, działania. Zmiany w MSZ-cie nie zostały zakończone. No, natomiast jeśli chodzi o tutaj kierowanie polityką zagraniczną, opieramy się na profesjonalnych kadrach, młodych osobach, członkach Korpusu Służby Cywilnej, członkach Korpusu Służby Zagranicznej. Jak pan słyszy o korporacji Geremka, która cały czas ponoć istnieje w strukturach MSZ-u, to co pan myśli? Takiej korporacji znam. Ja sam pracuję w MSZ-cie od 90 roku, od czasów Skubiszewskiego. No akurat za Bronisława Geremka musiałem opuścić ten resort i przeszedłem do UKIE. Ale oczywiście znam wiele tych osób i znam te osoby, bo to przecież jedno środowisko MSZ-owskie. Natomiast ja myślę, że wielu z nich odeszło i wielu z nich ciągle, jeżeli jest, to nie ma wpływu. Ale to też ze względów czasowych. No Geremek to lata 90. On wprowadzał nas do NATO, podpisał akt przystąpienia Polski do NATO. To 20 lat minęło, wiele z tych osób przeszło na emeryturę i odeszło. Wielu ambasadorów też odeszło z tego okresu, więc tutaj nie ma to potwierdzenia. Gabinet polityczny jest jeszcze, czy nie? Bo zdaje się, że pan miał go rozwiązać, ale chyba i cały czas istnieje. Nie istnieje gabinet polityczny. Prawo stanowi w Polsce, że gabinety polityczne mogą istnieć w każdym resorcie i obecnie nie ma nikogo w gabinecie politycznym, bowiem, jak powiedziałem, nie będę się opierał o gabinet polityczny, a raczej o profesjonalnych dyplomatów i nie potwierdzam tego, nie ma gabinetu politycznego. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz był naszym gościem. Miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję państwu.